tu drugiej damy. Jej usta prowokują każdego tu na sali. Rozpala cię do granic, ogarnij się i napij. Jej ciało jak dynamit, za chwilę cię powali. Nie ma tu drugiej damy, co taki ma seksabil. Co taki ma seksabil, co taki ma seksabil. Nie ma tu drugiej damy, co taki ma seksabil. Pierwszy
chlubowe podsumowanie miesiąca. No way back, one time it started like this. Nah.
znaleziono sygnał GPS, system gotowy do pracy. Wybrano cel podróży. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Jedź prosto.
Zatrzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Jedź prosto.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo.
przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Koniec trasy.
Jest na imię Ireneusz. Słuchasz poranka w RMF Max. Kradzione nie tuczy. O, to no, jest. Ale poniewiera. We were young, posters on the wall. Praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other. Cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. Hey.
Ocean Drive. Dla tych, co w trasie. Duke Dumont w RMF Max. O 19 po 8. Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max. O ile wiadomości, ile sposobów na dzień Wagarowicza w czasie, gdy szkoły brak. No bo jak tu wagarować, jak nie trzeba iść do budy? No bez sensu. A jednak można znaleźć jakiś sposób i u nas w RMF Max, i u słuchaczy, którzy piszą na 3001. 3001 to jest nasz numer SMS-a. SMS-y wysłane do nas kosztują tyle, co zwykłe SMS-y. Czekamy na wasz pomysł, sposób na dzień Wagarowicza. Serek mascarpone i białko w sumie. Wziąłem ser mascarpone, banana pokroiłem, dosypałem białko i zacząłem to jeść. I powiem wam, to nie był dobry pomysł, nie? Trochę tak mi ciężko na żołądku. Czyli no dobre było, ale tak jakoś mi tłusto strasznie od tego. Muszę popić trochę wodą, bo mi aż tak przytkało trochę. Śniadanie ciekawe, nie? Jaki level trzeba mieć, żeby ekspić na Krylos? Nie wiem. Wydaje mi się, że który, no. 60? Na przykład 60 palkiem pojedynczo te potworki można już bić. On skarpony prawie jak masło, ta. Dobre jest to, tylko ja za dużo tego zjadłem, wiesz? Trochę tak tłusto w gębie. Trochę tłusto. O, strzałeczki. Jeszcze bałem się, że tutaj rano też coś będzie, nie? Nie wiem, gdziebyś polecił dobry ex bez hajsu na 110 levelu. Team Hunt, oprócz Prison minus 1 Asury. Lava lurkery albo spektry. I to chyba przeróżne spektry, nie? Czerwone, niebieskie. Na tych wszystkich spektrach chyba się opłaca ekspić. To jeszcze bym polecił. Katakumby. Też można bić katakumby, nie? Chociaż... No można bić katakumby, ale w tym przypadku wydaje mi się, że Prison będzie lepszy. Siemanko Mateusz, tak, bo Winterblade od 200 levela teraz, 190.
Cześć Piotr, witam Ciebie. Tak, dopiero grałem. Dopiero graliśmy w ETS-a. Tak, tak. It's SpringsLG2N.com. Get your games hella cheap. Woo! Hortex przedstawia prosty sposób na pyszny i szybki posiłek. Nowe danie chińskie Hortex. Wszystkich, co dopiero wpadli na streamka. Moi drodzy, na moim streamku tylko pozytywna energia, pozytywne wibratory, wibracje. Patrzcie, co ja tutaj mam. Nie no, wiecie co, tam miałem fajne zleconko, taka koparka do transportu. O, to jakaś chyba kosiarka do żywopłotów jest. Taka większa trochę. Bierzemy to zleconko. Tutaj szybko to pójdzie, bo zobaczcie. Promem tu i z Wysp Owczych tutaj. I to chwila, moment będzie i 30 tysięcy zarobimy raz, dwa. Tak, dzisiaj może sobie użyjemy innego nawigatora. Weźmy sobie do dźwięku. I tak, weźmiemy sobie zamiast tego, weźmiemy sobie Annę. Podgląd. Развернитесь, когда будет возможно. Oj, tak, to będzie spoko. Głośność nawigacji głosowej. Troszeczkę ściszymy ją. Streamka. Moi drodzy, na moim streamku tylko pozytywna energia, pozytywne wibratory, wibracje. Patrzcie, co ja tutaj mam. Nie no, wiecie co, tam miałem fajne zleconko, taka koparka do transportu. O, to jakaś chyba kosiarka do żywopłotów jest. Taka większa trochę. Bierzemy to zleconko. Tutaj szybko to pójdzie, bo zobaczcie. Promem tu i z Wysp Owczych tutaj. I to chwila, moment będzie i 30 tysięcy zarobimy raz, dwa. Tak, dzisiaj może sobie użyjemy innego nawigatora. Weźmy sobie do dźwięku. I tak, weźmiemy sobie zamiast tego, weźmiemy sobie Annę. Podgląd. Развернитесь, когда будет возможно. Oj, tak, to będzie spoko. Głośność nawigacji głosowej. Troszeczkę ściszymy ją, nie? Żeby tam. Niektórzy nie lubią chyba rosyjskiego. Ale my lubimy wszyscy, bo my wszystkich lubimy. Dobra, jedziemy. Chyba stąd mam zabrać nawet transport, tak myślę. Co prawda ja nie mam, moja naczepa nie obsługuje takich transportów, ale... Trudno, będziemy musieli dzisiaj troszeczkę z innymi transportami pojeździć. Jak to ciężarówka ciśnie, ja nie mogę się przyzwyczaić.
Dobra, zlecenia. Tak, rynek ładunków. O. No tak. Czekaj, bo... Nie to o to mi chodziło. Rynek... Czekaj, co ja tutaj... Ja chciałem koparkę. O, właśnie. Bierzemy to, niestety muszę zostawić tutaj swoją naczepę. Potem lecimy na Islandię. Siema. O, nie wyświetlił mi się. Źle mi się wyświetli. Przespać się. Poczekaj. Nie trzeba. Wszystko jest super. Muszę odłączyć moją naczepę. Chyba muszę ją wrócić do... nie wiem, do garażu, nie? Czy nie? I tak. Chyba tak. A gdzie jest moje zlecenie? Ja stąd powinienem zabrać. A dzisiaj cel Islandia. A gdzie moje zlecenie jest? Czekaj, to tak, biorę sobie naczepa. Gdzie to mam? Dilerzy. Zarządzaj naczepami. I to musimy chyba odstawić, nie? Hops. Sprzedaj, dostosuj, odstaw. Tak, odstawiamy do garażu. No niestety musimy ją odstawić i tak. Mamy samą ciężarówkę teraz. Samego ciągnika. Gdzie jest moje zlecenie teraz? Gdzie to wszystko jest? Siemaneczko! Ale mam teraz klaksona fajnego, nie takiego jak wcześniej, nie? Czekaj, ja się tutaj muszę przejechać, bo ja nie wiem, gdzie moje zleconko jest. Nie widzę go. Wow, do przodu. Nie widzę mojego zleconka. Co, ja to wziąłem w końcu, czy nie? Ty, weź się tam do roboty! Do ciebie mówię! No, udaje, że nie słyszy, dziad jeden. Palety trzeba ładować, ziomek. Dobra, jadziu. No i gdzie mnie to prowadzi? Ja to wziąłem w ogóle, to zlecenie, czy nie? Oleż to pędzi. Ty, bo ja nie widzę tego na mapce. Co jest? Jeszcze raz sobie zerknijmy. Jeszcze raz, zamówienie przesyłek. O, rynek przesyłek. No i tu mam. Przyjmij zlecenie. A tu musiało się coś nie kliknąć. Dobra, lecimy. Bierzemy zleconko. Tutaj mamy gdzieś... O, jest, ale będę miał teraz transport. Już mi się znudziła ta trochę moja naczepa. Będziemy musieli sobie kupić jakąś platformową taką, nie, żeby inne transporty brać. Nie tylko takie, o, jakieś marchewki, czy tam inne tego typu sprawy. Dobra, patrzymy, patrzcie, co ja tu mam. To jest kosiarka do żywopłotów, nowoczesna taka, z oświetleniem LED-owym. I... będziemy musieli ją przetransportować przez wyspy owcze. Jezu, ale patrzcie, jak te trąbki tu na górze dziwnie wyglądają, nie? Jezu, daj spokój. Dobra. I startujemy. Hops. Wiecie, co ja zrobię? Trochę sobie tutaj pojeździmy razem na multiku i tak dalej, ale później będę sobie trochę grał na singlu, żeby porobić takie hardkorowe transporty. Dobra, tu mamy... Trochę się tu bałagan zrobił. No nie? O, wow, nie to chciałem. Wychodź.
kochani, zahaczę tam. Oj, 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 oj. Tu mi ktoś ustąpił pierwszeństwa. Ja nie wiem, ile nas tu będzie teraz jechać, ale chyba grubo będzie. Tak, no ja mówię wam, to jest kosiarka. Na 100% to jest kosiarka, no. Ło, 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 wygląda jak podlaski czołg. Ej, nie wiem, czy na Podlasiu są czołgi, będzie trzeba to sprawdzić. Właśnie. Wiecie, ja nie byłem nigdy w życiu na Podlasiu, wiecie, tak, w rzeczywistym świecie. Ciekawe, czy tutaj da się na Podlasie pojechać? Musimy zobaczyć. Ja myślę, że musimy tam podjechać. Dobra. Na rondzie w lewo. Czy za nami, za mną coś jedzie? Ja nie wiem, bo tu chyba totalnie inne osoby teraz dobiły do konwoju. Kto z was skorzystał z promocji na wszystkie dodatki do ETS-a przecenione o 70% i ma teraz wszystkie dodatki razem z promocją? Ja skorzystałem, mam wszystko teraz i powiem wam, że jestem ultra zadowolony. No naprawdę sporo można było zaoszczędzić. Jedziemy. I tak, ze 100 na godzinę, tutaj jeszcze trochę krętych dróg będzie. Na ostatnim streamie widzieliście, co się działo, nie? No kurde, masę jakichś wywijasów, zakrętów. Pełno tego było. Jakieś wywijasy przez tunele, tego typu sprawy. Fajnie to wyglądało. 100 na godzinkę sobie jadę, więc powoli robimy. Lecimy na Islandię, bo wy mówiliście, że na Islandii to się życie zaczyna, że tam można driftować, że nawet będę mógł tą koparkę z platformy wziąć i nią jeździć, tak mówiliście, żeby sobie drogę odśnieżyć, czy tam coś. Zobaczymy. Jest to... Czemu nawigacja po rosyjsku? Jak po rosyjsku? To jest po polsku, tylko ty chyba polskiego nie rozumiesz. No tak. Siema wszystkim, co dzisiaj sobie do mnie wbili na streamka. Czekaj, coś mówiła sprawa. Aha, bo tam dalej nie można jechać. Ej, ja mam do was takie pytanie, bo była teraz aktualizacja promocja. I pytanie polega na tym, czy trzeba na multika to aktualizować? No, na ludzki rozum powinno się, prawda? Ale ja nie zaktualizowałem i mogę grać na multi, więc nie wiem, na czym to polega. Po prawej stronie mamy jakieś rzeczy zablokowane. Warto by było się tutaj myknąć, bo mamy tutaj dealera Duffa. Wow, wow, wow. Ej, waszym zdaniem Duffa opłaca się kupować? Ja widzę, że jest też sporo... O kurde, jaki się tu konwój zrobił. Ja widzę, że tu jest też sporo ludzi, którzy lubią manem jeździć. Która według was jest lepsza ciężarówka? Man czy Duff? Duff Clean Shower czy Woman? Tak, jeśli ktoś z was jest ciekawy, jaką mam kierownicę, jaki mam sprzęt, jakiego mam pitoka, wszystko macie w opisie rozpisane, moi drodzy. O kurde, tam ciężarówka latała. What the fuck? Widzieliście to? Co to było? A jakaś ciężarówka latała w powietrzu. Dobra, tutaj wypadałoby... Dobra, mamy odkrytą ciężarówkę marki DAF. Ty, ja zapomniałem zapisywać grę. Tutaj różne rzeczy się dzieją, więc... DAF jest lipny, MAN jest lepszy, tak? Dobra, jedziemy. Tutaj pojechali... Czyli mówicie, żeby mana w razie czego brać. Znaczy, ja już wiem, co ja będę brał, bo ja będę brał Scanie. Mi się bardzo podobają z wyglądu. Wiecie co w ogóle? Coś tam zahaczyłem trochę. Odkąd gram w ETS-a z wami, to jak patrzę na jakąś ciężarówkę, gdzieś tam sobie jedzie, to od razu patrzę, jakie ma tam dodatki, jakie ma ulepszenia, jakie ma koła, jaki ma tunik zrobiony, co to za ciężarówka jest. Przed graniem w ETS-a wszystkie ciężarówki były dla mnie takie same. Takie same te przody miały, po prostu europejskie ciężarówki i koniec, nie? A teraz to ja patrzę, co to za ciężarówka, co ona tam ma, jakie ma malowania. No, przeważnie te ciężarówki, które jeżdżą po drogach, to nie mają żadnych malowań, po prostu to są takie woły robocze, ciągniki i śmigają, prawda?
Ale jest jakieś tam zainteresowanie, jakoś tam, wiesz, potrafię rozróżnić Mercedesa od nie wiem, od Mana, od Volvo. Jakoś tak inaczej się na ten świat patrzy teraz przez tego ETS-a, naprawdę. I patrzcie, my dojechaliśmy sobie na prom. Z tego promu płyniemy na Wyspy Owcze. Na Wyspach Owczych przesiadamy się na inny prom, z którego lecimy sobie do Wielkiej Brytanii prawdopodobnie. Iśu nowy marszrut. Czekaj, bo tu... O, Ozar jest! Siemaneczko, Ozar! Aha, jeszcze jedna sprawa. Musimy tak... Włączyć tutaj... Aha, już mam dodatki powłączane, super. Teraz mam długie... O, są te dobre długie. Czy małe przyjemności mogą być jeszcze przyjemniejsze? Czemu nie? Jest przecież oryginalna wedlowska czekolada gorzka, która dzięki szlachetnemu kakao z Gany kusi wyrazistym, wyjątkowo czekoladowym smakiem. Przepraszam, bo chyba pani próbuje gorzkiej od wedla. Czy jej smak sprawia pani przyjemność? Tak, ale to chyba było widać. Nie zupełnie. A przepraszam, oczy. No. Wedel. Przyjemność w czekoladzie. I co, ja nie to chciałem, co to mi się tutaj... To są zlecenia, a gdzie jest prom? A ten mi tutaj, Ozar mi zasłonił, nie widziałem. Dobra, czekaj jeszcze kawałek. O Jezu, ile nas tu jest, co tu się dzieje? No, konwój chyba spory, nie wiem ile tym razem osób, zaraz sobie sprawdzimy. Dobra, Wyspy Owcze. No tutaj nas nie interesuje. Wyspy Owcze, 5000 złociszów. Ja przypominam wam, ogromny kredyt mam do spłacenia. Pamiętaj, że luk lewo z trądy. Dzięki Alex, ale ty jesteś. Ty mi to zawsze tutaj pomożesz. Czyli tak, Wyspy Owcze. Ruch lewostronny. Pamiętaj, Lucek, bo... Ja już tam miałem takie przygody różne. Różnie to było. Różnie to bywało tutaj w TS-ie. Sami zresztą wiecie, ci co na streamkach są często. I patrzcie, jedyne co my tutaj robimy z tą ciężarówką, to my ciągniemy troszeczkę sobie tą naczepkę i my od razu spadamy na następny prom. To jest nasza cała robota w tej dostawie. Tylko czy ja dobrze... Aha, czekaj, what the fuck? Nie, tu nie, uuuu! Czekaj, o, tu, uuuu, jak tu się jedzie? O co tu biega? Poczekaj. Ja muszę zawrócić. Muszę się rozeznać w temacie. Tutaj ktoś stoi w tę stronę, więc ja też tak spróbuję. O ludzie, ale się tutaj narobiło. Ja źle zjechał tam. Ile nas tu jest? Ile nas tu jest? 21 osób, ale myślę, że tutaj część jest też innych graczy. Co się dzieje? Oh my god. Ja chyba źle wjechałem. Siema Jarosław. Dobra, zobaczmy jakie mamy tu opcje. Tak, tu się chyba wjeżdża. Ja pojechałem pod prąd chyba. Nie wiem. Tam się chyba gdzieś wyjeżdża. O co tu chodzi? Oh my god. Dobra, tu się ktoś zresetował. Co teraz? Siemaneczko wszystkim, co dopiero wpadli. Usiądźcie wygodnie, coś do jedzenia, coś do picia.
I robiłem konwój, kurde. Dobra, czekaj, to mi puszcza, puszcza. O nie, nie puszcza mnie jednak, dobra. Ja źle wjechałem i wszyscy za mną. Może wszyscy myśleli, że ja zlot robię, czy coś? Co ja żem narobił? Karambol się zrobił, kurde. Tak, ja wjechałem pod prąd. Przepraszam was. Ale chyba nikt nie spojrzał, gdzie jedziemy. Tutaj za promem od razu trzeba było skręcić w prawo. Dziwne, nie? Tak, myślę, że ostatni raz jesteśmy na Wyspach Owczych. No i tutaj się jakoś skręca, no nie? Ja tam pod prąd pojechałem, kurde. Dobrze, że się... ała. Dobrze, że się w czas skapnąłem, o co chodzi. Wow, wow. O, pięknie. Zahaczyłem się tam troszkę. Pójdzie? Pójdzie. Jeszcze muszę te łuki większe robić, kurde. Właśnie, musielibyśmy zobaczyć, jak, te, jak na promocie Wyspy Owcze wyglądają, bo tu się, to się tutaj pisze, że są małe. Wyspy Owcze? Kurde. Dobra, tu musimy ustąpić. Czekaj, bo... uła. Pisze grę lepiej. Chyba dupszota dostałem od kogoś. Tak, no... uła. Co tu się dzieje? Ludzie kochani, co tu się dzieje? What the fuck? What the fuck? Nie mogę się ruszyć! Dobra, czekaj, czekaj. Puszczę tego gościa, bo on mi tutaj krzywdę robi. Jedź, Cornichon! Co on robi? No trzeba przyznać, silniki to wy potraficie wymyślać. Dobra. Wykręcamy, 10 FPS-ów tu mam. Nie no, żartuję, 10 to nie. Kto projektował te drogi? Ej, autentycznie jest dziwnie. Czemu? Jak tu jest prawostronny ruch? Co wy mi tu mówicie? Tu jest na Wyspach Owczych jest prawostronny. Aleks mnie źle wprowadził, tutaj w błąd mnie wprowadził. Ja bym tu wypadek spowodował. Ja już nie wiem, czy mam się was słuchać, czy nie. O kurde, ale ciasno. Małe ciasne, ale własne. Au, au. Wysokie krawężniki jakieś. A gdzie tu są owce? Bo tutaj jest napisane, że to jakieś wyspy owcze są. Opanowane przez owce chyba, kurde. Dobra, lecimy na następny prom. Z następnego... Tak, dokładnie. Z następnego promu lecimy sobie na UK. I z UK-a... Czekaj, ja nie wiem, jak mam tutaj jechać. Teraz dopiero będzie ruch lewostronny, jak będziemy w UK. United Kingdom. I stamtąd będziemy znowu na Wyspy Owcze i prawdopodobnie jakoś na Islandię. Zobaczymy, czy teraz mamy opcję w ogóle transportu na Islandię. Tu jest taki prom malutki, nie? Поиск нового маршрута. Pyk, powoli, powoli. Когда возможно? Ja tu wjadę w ogóle? No, ej, what the fuck? Co oni robią? Ja pierdziut, jak tu wjechać? Dobra. I tak. Co my tu mamy? Czy możemy stąd? Na... Dobra, tu możemy. Tak. Product not yet rated. Thank you.
You'll take point and clear the way. Enemy sighted. Take them out. Take them out. Nice one, Hotshot. Stick together. Enemy sighted. All right, Hotshot, give it to him. Easy peasy. Expect heavy resistance. You might end up making a decent Comanche pilot one day. We're taking heavy fire. Light him up. Nice shot, Rook. W mieście jest ktoś nowy. Powiem ci w sekrecie, że mamy tu wojnę. Nieuchwytny drapieżca zamienia miasto w krwawą jatkę. Ktoś musi to powstrzymać. Gary Busey i Danny Glover w filmie Predator 2. W stop klatce. Wyciśnienie nowego marszruta. Czemu mam po rosyjsku? Bo mam po rosyjsku dlatego, że ja mam rosyjską grę całą. I teraz tu musimy jechać. O, i teraz jest dopiero lewostronny. Uszkodzenie naczepy 3%. Aj, to i tak nie moja. Dobra, tu nikogo nie ma. Jadę stąd, kurde, ja nie chcę się tu zatrzymywać. Widzieliście, jaki był karambol wcześniej. Oh my god. Tak, mam malutkiego tutaj. A czekaj, nie z tej strony chyba. Chyba z tej, nie? Musimy jeździć. Mam malutki transport, tam mam taką kosiarkę do tych żywopłotów. O, i teraz to już umiem tu jeździć w UK-u, nie? Nie to co wtedy. O, trochę za szybko biegi zmieniam, bo dopiero co w Need for Speed'a Hita grałem. Nie no, żartuję, tam nie ma skrzyni biegów ze sprzęgłem. Nawet tam manuala nie ma co włączać, co dopiero z jakiegoś sprzęgu. Tu musimy zwolnić. Okej. Powiernijcie na lewo. Dobra, na lewo. Czy będę grał bez promocji? Raczej nie, bo mi się tutaj bardzo fajnie gra. Jest dużo różnych opcji fajnych. I mi się tu podoba, ja chcę tu grać dalej. Siema Konrad. Będę czekał na was w Islandii. Już w Islandii jesteś? No, szacuneczek. No dobra. Tutaj, o, ja już jadę 100 na godzinę, kurde. No tak, w końcu Volvo. Tylko dojechać muszę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Chociaż nie, na razie dużo tutaj osób nie ma. Nie wiem, ile ze mną tutaj jeździ. Teraz ziomeczków. Ale dzisiaj jest grubo. Dzisiaj totalnie jakieś inne osoby niż ostatnio. Dobra, już koniec transportu. Zobaczcie, ile myśmy przejechali. 30 km łącznie? 30 tysięcy za to wpadnie. No króciutki transport, bo większość to promy, prawda? Nawet nie wiem, czy mi się to opłacało, bo promy tam zżarły z 7 tysięcy, coś koło tego. Dobra, powoli, powoli. Powoli, powoli, powoli. I teraz w prawo. Powiernijcie na prawo. O, dealer mana. Przygotujcie się do powrotu na prawo. Powiernijcie na prawo.
Proszę bardzo. My przybyli, koniec pути. Dobra, powoli zobaczymy, jak się tutaj trzeba. Aha, w ten sposób. Może uda się tylko na lusterka tutaj wycofać. Dobra, zapiszę grę i zrobię taki myk, że póki mam naczepę, to sobie naprawię ciągnik. I tak. Trzymajcie kciukasy. Elegancko, ale to było łatwe parkowanie, prawda? Dobra, zrobiliśmy sobie to. To było taki, no,